No cześć. Słuchajcie, jakiś czas temu na moim kanale pojawił się film, w którym pokazałem wyniki planowania głowicy samochodowej. No i pod tym filmem oczywiście rozpętało się piekło, bo metoda, jakiej użyłem, nie była w tym filmie pokazana. Zaczęto mi zarzucać, że coś tu jest nie tak, nie chcę pokazać z jakichś przyczyn i tak dalej. Szczerze mówiąc, wtedy obawiałem się troszeczkę, ponieważ są ludzie, którym nie przemówisz do rozsądku i oni zawsze wiedzą lepiej i nie chciałem tej metody prezentować, chociaż ona jest od dawna używana przy domowych warsztatach, przy domowych garażach. Przynajmniej ci, którzy znają, stosują, ale namówiliście mnie. Po prostu stwierdziłem, że trzeba wrócić do korzeni, jeżeli chodzi o mechanikę i pokazywać takie podstawowe sposoby, bo te podstawowe umiejętności jakby zanikają w narodzie i no nie jest to dobrze. Z drugiej strony chciałem też na początku powiedzieć, że to nie jest film o planowaniu głowicy pod tytułem nie róbcie tego w warsztatach, rezygnujcie z ich usług i oszukują was i tak dalej, i tak dalej. Bzdura na kołach. Słuchajcie, każdy warsztat zrobi to ślusarski, który się zajmuje tymi tematami, czy planowanie bloku silnika, czy głowicy. Każdy warsztat zrobi to szybciej i dokładniej. Ale to nie znaczy, tak jak powiedziałem w tamtym filmie, że ty, jeżeli znasz podstawowe metody geometrii i tak dalej, nie zrobisz tego dokładnie, bo da się to zrobić. Coś za coś. Tam zostawiasz głowicę, zostawiasz kilkadziesiąt, kilkaset, powiedzmy nawet, złotych i otrzymujesz gotowy produkt. Tutaj musisz się niestety trochę napocić, bo to, co będę pokazywał, wiąże się z dużą fizyczną pracą. Może starczy na tyle wyjaśnień. Przejdźmy do konkretów. Co będzie potrzebne? Najważniejsza rzecz, jaką musisz mieć, musisz załatwić, to jest jakakolwiek płaska krawędź, czy też liniał, czy cokolwiek innego o płaskości. W sensie chodzi mi o krawędź, żeby nie była, wiecie, zniekształcona. O dokładności tej krawędzi, o tak to nazwijmy. Lepszej niż wymiar, który chcesz osiągnąć, jeżeli chodzi o płaskość powierzchni do planowania. Co to znaczy? Jeżeli mamy głowicę, która musi być, jej powierzchnia z dokładnością do 500 mm obrobiona, to znaczy, że w żadnym jej miejscu nie ma ani dołka, ani górki, który wychodzi poza ten wymiar tolerancji, to musimy dysponować czymś, co pozwoli nam zmierzyć tą wartość dokładniej. Czyli na przykład wystarczy coś, co ma dokładność 300 mm. No, idealnie byłoby, gdyby to było jeszcze lepsze, no ale przyjmijmy sobie, że połowa tego wymiaru nas w zupełności zadowala. Jak w taki sposób sobie poradzić i gdzie to znaleźć? Ja wam tutaj pokażę to, co tutaj widać. To jest moja prosta krawędź. To jest, jeżeli ktoś ma do czynienia z obrabiarkami cyfrowymi, widzi, że to jest prowadnica od łożyska liniowego. Jest rzecz bardzo dokładnie szlifowana, jeżeli chodzi na przykład o tą tutaj powierzchnię. Dokładność tego wymiaru, o ile dobrze pamiętam z katalogu, nie przekracza 14 lub 17 mikronów. Także to jest o kilka rzędów lepiej niż to, co my potrzebujemy osiągnąć. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wielu z was, a nawet większość, nie będzie miała do czegoś takiego dostępu, ale to, wierzcie mi, posłuży mi tylko do tego, żeby wam pokazać i udowodnić parę rzeczy. Także musicie przyjąć za pewnik dwie rzeczy, żeby to wszystko miało sens. Przede wszystkim to, że ta krawędź jest dokładna, bo od tego punktu wyjdziemy. A druga sprawa to, że również dokładnie pokazuje wynik ten mikromierz, bo będę się nim posługiwał, żeby wam pokazać parę rzeczy. Mamy też dwa szczelinomierze. W tej chwili sobie wyjąłem szczelinomierz z listkiem 500 mm oraz szczelinomierz z listkiem 200 mm. Możemy to zaraz na bieżąco zweryfikować, zmierzyć. Ja sobie tego to jakoś tak ustawię, żeby było wygodnie złapać. Złapałem blaszkę szczelinomierza, dokręcam i nie wiem, czy to będzie widać, ale zablokuję, wyjmę. Zobaczcie. Jest. Pociupinkę więcej niż 200 mm. Przyjmijmy, że jest dokładnie 2. I teraz ten drugi. 5.
Dziękuję. I co mamy? Tutaj z kolei mamy odrobinkę mniej niż 0,05 mm, czyli dla nas nawet lepiej, bo jeżeli chcemy zachować maksymalną tolerancję 5, a mierzymy tam 4,80, no to nawet dla nas lepiej, jeżeli rozumiecie, o czym mówię. Dobra, prosta krawędź, to jest następna rzecz, którą musicie sobie załatwić, oprócz szczelinomierzy. Prosta krawędź, skąd ją wziąć? Większość z Was zapomina, w jakich czasach dzisiaj żyjemy. Jak dokładne są wszelkie procesy produkcyjne, które zachodzą w fabrykach do produkcji różnych, najdziwniejszych rzeczy. Może teraz kogoś rozbawi to, co zobaczy, ale zwróćcie, co to jest. Uwaga. Zwykła paca do gipsu. Używana, żeby nie było. Jeżeli ja ją teraz położę tutaj, wiadomo, że to jest już wytarte, ale zobaczcie. Pojadę od brzegu szczelinomierzem, który dwójka weszła i tu w tym momencie już dalej nie idzie. W tę stronę zrobię dokładnie to samo. No, nawet dwójka mi tu nie chce za bardzo wejść. 0,02. Czyli można śmiało założyć, że jeżeli wybierzesz się do Castoramy czy do innego marketu budowlanego po coś takiego o długości zbliżonej do bloku silnika ze szczelinomierzem i przyłożysz to do następnej powierzchni płaskiej, która jest zaskakująco płaska, zaraz Wam pokażę, to możesz sobie kupić, znaleźć i kupić dwie niezbędne rzeczy do przeprowadzenia tej operacji, które są naprawdę, jak na amatorskie, a nawet nie tylko amatorskie warunki, bardzo dokładne. To odkładam na bok, bo to jest, tutaj ucieka, ten narożnik jest wytarty, to jest szmelc, to się nie nadaje. Natomiast ja mam krawędź taką swoją, sporządzoną, wyszlifowaną i potwierdzoną do 0,01, nie wchodzi 0,01. Także ja się będę posługiwał w dalszej części filmu tym, albo może nawet nie, będę się posługiwał tym. W każdym razie pokazałem Wam sposób, w jaki można uzyskać, gdzie znaleźć płaską krawędź. Szukajcie po narzędziach, grzbiet piły, takiej wiecie, do drewna, grzbiet właśnie, kawałek tej szpachlówki, szpachli, jak zwał, tak zwał. Mając szczelinomierze, to jest kluczowy towar, można sobie to, zaraz Wam jak pokażę, na markecie, na dziale budowlanym sprawdzić. Zabieram to, po to, żeby Wam pokazać, co znajduje się pod spodem. Ten blat, który tutaj widzicie, mocno już zużyty. Ja troszeczkę postawię kamerę wyżej. Ten mocno już zużyty i sfatygowany blat z MDF-u, zwykła półka. Zwykła półka pełna tego, słuchajcie, w Castoramach, w marketach budowlanych. I gdyby się temu przyjrzeć bliżej, to jest zaskakująco płaskie i sztywne, jeżeli chodzi o materiał. Zobaczcie. Mam tutaj tą moją przykładową, tą moją przykładnicę. Aha, jeszcze jedna rzecz. Interesuje mnie nie, żeby to było na całej długości tej półki, czyli ten 80, czyli ona ma tu długości centymetrów gładkie, tylko na obszarze o szerokości lub odrobinę szerszym od papieru ścieranego, jaki będę używał w dalszej części. Czyli tak de facto interesuje mnie ta szerokość. I taką szerokość sobie badamy na dowolnym obszarze. Przykładam tą moją prostą krawędź. Biorę sobie szczelinomierz 002. Zobaczcie. I on tutaj nigdzie nie wchodzi. Ja się spotkałem z tym, że te blaty potrafią być dokładne do 0,01. Różne są inne sposoby. Ludzie szukają jakiejś prostej tafli szkła grubego, ale wierzcie mi, że MDF albo HDF to są naprawdę prasowane materiały i one są dosyć stabilne i dosyć płaskie. Żeby nie było, że ściema, zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Tu mam dwójkę, ta, która nie wchodzi, no nie jestem w stanie jej wepchnąć. Podłoże 500 mm, troszeczkę z boku. Czyli co? Teraz dwójka musi wejść. No i jak widzicie, bez problemu weszła. I tutaj koniec. Tu już nie włożę. Także tak, ta powierzchnia jest wystarczająco dobra do tego, żeby przejść do następnego etapu i uzyskać to, co pokazywałem w poprzednim filmie. Jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Aha, żeby jeszcze nie było, mała dygresja, bo za chwilę się okaże, że ktoś mi zarzuci, że tylko w tej płaszczyźnie to jest płaskie. Słuchajcie, nie, naprawdę. Ja to sprawdzałem w każdej możliwej. Wszędzie jest to samo. To jest naprawdę
wbrew pozorom bardzo płaski, sztywny i stabilny kawałek materiału. Szykuję blok, żeby wam pokazać, bo będziemy przeprowadzać operację na bloku silnika. Słuchajcie, teraz jestem w małej kropce, bo ten blok niestety już został zrobiony. Otóż oczywiście dałem ciała przy nagrywaniu, ale mam zdjęcia, które w tej chwili będę wrzucał w trakcie tej mojej pogadanki, co tutaj uskuteczniam. Chodzi o to, że skasowałem, nie wiem, w jakiś sposób ten materiał, który nagrywałem. Muszę się pozbyć w końcu tego telefonu i zacząć nagrywać czymś bardziej profesjonalnym, bo takie wypadki się już wcześniej zdarzały i różnie to bywa. Natomiast to jest kluczowe dla całego materiału. Ten blok, jeżeli posługiwałem się tą moją płaską krawędzią, no to w tym miejscu pod tutaj, między, to jest, zaraz, gdzie tu jest skrzynia wieków, tu jest rozrzut. Między pierwszym a drugim cylindrem miał dołek, wchodziło pod krawędź 400 mm. Teraz po zakończeniu tej obróbki, no nie wsadzę dwójki. To jest już wystarczająco dokładnie do tego, żeby to skręcać. Takich placów było też więcej wokół cylindrów, takich tulej cylindrów, takich obniżeń. I to można byłoby zweryfikować i sprawdzić na dwa sposoby. Po pierwsze, można zrobić to płaską krawędzią i szczelinomierzem. Przykładasz krawędź, oczywiście pod kątem prostym, ja to robię do filmu, żeby było widać. Tutaj badasz szczelinomierzem, przesuwasz się kawałek w tych trzech płaszczyznach, później po prostopadle do tych płaszczyzn, w kilku miejscach, tak, i później po przekątnych. Można to robić po długich przekątnych, można to robić po krótkich przekątnych. Chodzi o to, żeby jak najwięcej tych punktów zebrać i to ci pozwoli ocenić na pamięć, to jest niedoskonała metoda, mam lepsze, zaraz wam pokażę, w jaki sposób ten blok jest ukształtowany, gdzie są dołki, gdzie są górki. Znacznie lepsze jest coś, co wam pokażę za chwilę. Zwykły marker spirytusowy, którym nie tą stroną, tą grubszą, którym malujesz sobie powierzchnię w takie, wiesz, o, paski, gęściej, rzadziej, w zależności od tego, jak chcesz to zrobić. I ja nie będę tego już brudził, ale wiecie, o co chodzi. Raz przy razie, wszędzie, gęsto, po prostu zamalowywujesz ten blok. I co teraz? Wykorzystując naszą płaską, potwierdzoną powierzchnię, ja do tego kleję papier ścierny teraz i wystarczy to przetrzeć, żeby ukazały się wszelkie niedoskonałości tego bloku. Także dajcie mi chwilę, ja to podkleję. Tutaj mam już naklejone dwa paski taśmy dwustronne. Jak widzicie, to już troszeczkę przebiegu ma. Wystarczy papier docisnąć, zagiąć. Docisnąć z tej strony. I teraz po prostu kilkukrotnie przecierając, można też, a nawet wskazane jest, żeby takie ósemkowate ruchy wykonywać. Zaczną znikać te nasze namalowane znaki. No i jest oczywiste, że tam, gdzie zostanie, no to jest dołek. Jak widzicie tutaj, przy krawędzi tulei cylindrowych, te obszary są ciemniejsze, to znaczy, że papier do tego nie dotarł. Dlaczego? Ta faska taka, która tutaj jest, jest fabryczną faską. Chodzi o to, że przy montażu tłoków i pierścieni tłokowych, żeby ta krawędź delikatnie ścięta tutaj pomaga, żeby te pierścienie lepiej się wsunęły i wpadły bez żadnych szkód przy montażu. Dobra, flamaster. Malujesz, szlifujesz, kontrolujesz całą tą powierzchnię. Oglądasz, sprawdzasz sobie, gdzie masz jeszcze dołek i szlifujesz tak długo, aż w zasadzie te dołki pokazywane przez marker nie znikną. I to jest cała filozofia. Ja natomiast mam w zanadrzu jeszcze dokładniejszy sposób. O dziwo jest, wierzcie mi. Ale to wymaga już troszeczkę chemii. O ile warstwa, którą zostawi flamaster, ten pisak, jest
stosunkowo cienka, bo to też są pojedyncze mikrony, 18, 20 nawet mikronów potrafi taką warstwę grubości mieć. To już naprawdę nie gra roli w dokładności tej obróbki. Natomiast ja stosuję potem jeszcze inny. Siarczan miedzi. Związek chemiczny, sól, o ile... Ja nie jestem chemikiem, żebym czegoś nie popieprzył teraz. Sól kwasu siarkowego, sól reakcji kwasu siarkowego z miedzią. Czyli w jaki sposób można to uzyskać? Albo kupić gotowe, roztwór wodny, albo zrobić na zasadzie takiej, że kupujesz sobie elektrolit do akumulatora, czyli kwas siarkowy rozcieńczony. Wrzucasz do tego, odlewasz troszeczkę, wrzucasz do tego elektrolitu pokruszonej, pomielonej, postruganej miedzi i to się przez noc rozpuści, roztworzy, dostaniesz taki, no tylko przydałoby się otworzyć, nie wiem czy to będzie widać, taki zielony, szmaragdowy roztwór. I co robimy z tym roztworem? Roztwór ten ma to do siebie, że jeżeli pomalujesz tym elementy wykonane z żeliwa, stali, stopów i tak dalej, to tak jak widzicie w tym momencie momentalnie natychmiast osadzi się na tej warstwie miedź, warstewka miedzi, przy czym grubość tej warstwy jest technicznie pomijalna, to są pojedyncze mikrony. Nawet ktoś kiedyś pisał, nie jestem pewien, czy to może być prawda, że to są pojedynczej grubości warstwa atomów. Ona po prostu zmienia, tylko i wyłącznie zabarwia tą powierzchnię. Jeżeli by to wpadło do środka, do kolei, to się nic nie stanie. To technicznie jest, tak jak mówiłem, niemierzalna grubość. Nie zaszkodzi stali w żaden sposób. Nie zepsuje jej właściwości. Nawet ryski honownicze nie są w stanie być wypełnione przez tą grubość tego metalu, która się tutaj pojawi. A to pomalowane, ja już nie będę całego bloku malował. Jak widzicie, wystarczy to teraz tylko wytrzeć do sucha jakimś kawałkiem ręcznika. O, widzicie ten kolor? I dokładnie tą samą metodą DH papier przetrzeć i zobaczyć, co się będzie działo. Jeżeli kolor, który po takim przetarciu jest jednolity lub zniknął całkowicie, macie 100% pewności, że ta powierzchnia jest naprawdę bardzo gładka. Jeżeli ciągle gdzieś pojawia się ciemniejszy odcień miedzi, no to w tym miejscu jest dołek. No i niestety trzeba by było to po całości tak długo planować, aż wszystkie te dołki znikną. Ja stwierdziłem, że na tym etapie obróbki się zatrzymam, ponieważ nie chcę za dużo tego materiału zdejmować. Instrukcja serwisowa przewiduje 500 mm. Ja nie jestem w stanie już nigdzie wcisnąć pod krawędź szczelinomierza 0,2, więc nie ma sensu robić tego lepiej. Jaki papier? Ja używam do tego celu, jeżeli chodzi o żeliwo, papieru 220. Nie ma sensu brać wyższej gradacji, bo się po prostu zamachacie na śmierć, a nie będzie brało. Nie ma też za bardzo sensu schodzić poniżej 180. 150, 180, dolna granica moim zdaniem. Jeżeli, tak jak widzicie, tutaj papier zaczyna zbierać materiał i zaczyna się zatykać, wystarczy wziąć zwykły pistolet ze sprężonym powietrzem, wydmuchać to żeliwo, które tutaj się zapycha i można jechać dalej. A propos jeszcze samej tej obróbki. Najważniejsze i kluczowe jest wywierać stały, równomierny nacisk. Jeżeli, a wierzcie mi, że to może potrwać i godzinę czasu.
ta praca, w zależności od tego, w jakim stanie była głowica. Jeżeli boisz się, że nie jesteś w stanie tego nacisku równomiernie zapewnić, a co gorsza, zaczniesz przekrzywiać te dechę, to spowoduje przede wszystkim zaoblanie tych krawędzi, to o wiele lepszym rozwiązaniem jest załatwić sobie coś ciężkiego. Ja tu mam totalny overkill. Parę kilogramów ciężaru, który równomiernie będzie dociskał po całości. No i teraz skupiamy się tylko na przesuwaniu tego do przodu i do tyłu. Całą robotę do nas robi grawitacja i papier. Samo prowadzenie papieru jeszcze jest istotne. Chodzi o to, że papier najlepiej tnie, jeżeli jest prowadzony na krzyż, czyli w ten sposób, i drugi suw musielibyście robić po przekątnej w ten sposób. Dlatego najlepiej jest wykonywać tego typu ruch, kreślić taką ósemkę po całości. Najszybciej i najefektywniej ta warstwa będzie ściągana. Co kilka razy, co kilka tych minut pracy malujemy sobie albo miedzią, albo flamastrem, żeby zaobserwować, jakie czynimy postępy, gdzie jeszcze trzeba poprawić, gdzie już jest wystarczająco dobrze. No i na koniec sprawdzian. Krawędź. Szczelinomierz, żeby nie było. I nie ma zmiłuj, słuchajcie. Wszędzie jest poniżej trójki, bo dwójka nie wchodzi. A jak widzieliście z poprzedniego pomiaru, to jest tam dwa z kawałkiem. Także to jest wystarczająco dobrze do tego, żeby można było przejść do następnego etapu odbudowy z tym silnikiem. Tyle na dziś. Słuchajcie, jeszcze raz wszystkich uprzedzam. To nie jest film pod tytułem "Rezygnujemy z usług szlifierni". Absolutnie nie. To jest po prostu film, który jest odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób ja to sobie zrobiłem. Jeżeli ktoś ma czas i naprawdę nie chce wydawać pieniędzy, a ma odrobinę umiejętności manualnych i potrafi sobie przekalkulować i przemyśleć to, co robi, no to osiągnie efekt wystarczająco dobry do tego, żeby ten silnik zmontować i będzie to jeździło jeszcze tysiące kilometrów. Trzymajcie się. Tyle na dzisiaj. Hej, cześć.